No dobra. Wygląda wszystko, że jest dobrze. To jest tachograf. Tachograf, czyli taka czarna skrzynka na pokładzie, która rejestruje wszystko, co się dzieje z samochodem i z kierowcą. Dobra. Tutaj mam stan, w którym aktualnie się znajduję, czyli łóżko, pauza. Tu jest pozycja karty, czyli tutaj jest slot 1, czyli znajduje się w nim karta. Taki prostokącik oznacza, że tu włożona jest karta. Jak się wkłada kartę, to jest pół prostokącika i się ładuje. Jak się załaduje, to jest pełny. Po drugim, w drugim slocie nie ma karty, więc nie ma zaznaczone na wyświetlaczu. Tu powinno być. Godzina, prędkość. Tu jest klawiatura, tak jakby, czyli w górę, w dół, przycisk potwierdzający i powrót, exit. To jest selekcjoner, służy do zmieniania tego trybu tutaj. Przykładowo jak się rozładowuje, jak gaszę pojazd, automatycznie przerzuca mi tu na łóżko, na pauzę, ale idę się rozładować, wciskam dwa razy i przerzuca mi się na młotki i idę sobie pracować, ponieważ wtedy pracuję, a nie odpoczywam. Jest jeszcze czas dyspozycji, taki prostokącik, kwadracik przekreślony, aby koperta, młotki i to łóżko. No, tym przyciskiem się to zmienia. Ten przycisk służy do wyciągania karty. Wciska się go, pojawiają się instrukcje i trzeba postępować zgodnie z instrukcjami. Dobra. Tak mówiłem, to takie urządzenie, to rejestruje wszystko, co się dzieje. Więc jak zaczynam pracę, kierowca ma i tyle dobrze od innych zawodów, że może dokładnie wszystko wyznaczyć, kiedy pracował, co do minuty, kiedy odpoczywał, a kiedy pracował. A więc jak zaczynam dzień, no to daję tutaj OK. Pojawia się wydruk, czy chcę zrobić wydruk, nie chcę zrobić wydruku kierowcy jednego. W dół daję, nie chcę zrobić wydruku drugiego kierowcy ani pojazdu, ale chcę wpisać kierowcę 1, czyli rozpoczęcie, kierowca 1, tu jest kierowca 2, czyli chcę wpisać coś w profil kierowcy pierwszego, ok. No i kraj rozpoczęcia, czyli kraj rozpoczęcia, w którym aktualnie się znajduje, OK, i wybieram spośród krajów tutaj po kolei, w którym kraju się znajduje. Dobra, a gdy chcę zakończyć, to tu, gdzie jest kraj rozpoczęcia, i jeszcze raz strzałka w dół i daję kraj zakończenia, podobnie OK, wybieram sobie, w którym kraju zakończam dzień pracy. Dobra.